Twoje Radio Kraków. Przed nami 26 dzień kwarantanny. Jeśli chcesz poznać pomysły, jak nie zwariować samemu w domu, zostań z nami. Cześć, Aniu. Hej, no co się z tobą dzieje? Nie było cię od wtorku na zajęciach. Wszystko okej? A co dzisiaj? Piątek. O. A mówiłam ci, że poznał kogoś miejsca? Wiesz co, czuję, że teraz to jest to. Ma na imię Artur i też mieszka w Krakowie. Ty nie masz co robić? Dlaczego nie wysłałaś swoich tłumaczeń na grupę? Wszyscy wysłali to już wczoraj. Czekamy tylko na ciebie. Okej, zrobię to dzisiaj jakiś raz. Obiecuję. No dobrze. Chciałam ci tylko przypomnieć. Poza tym mamy już nowe projekty. Podam ci tematy. Nie, dzięki. Właśnie mam teraz do tego głowy. To zadzwoni jutro, okej? Czeka. Hej, jak tam ci mija dzień? Przepraszam, że się znowu nagrywam, ale napisałeś na mnie na poprzednią wiadomość. Chciałam ci tylko powiedzieć, że chciałam tłumaczyć cały dzień, ale jakoś nic mi nie wychodzi. Ale za to zrobiłam ci paseczkę. Także i powiesz, gdzie mieszkasz, to mogę ci podrzucić. Albo możesz też odebrać u mnie. To wyślę ci adres, okej? Okay? Do zobaczenia. Pa. Hej. No hej, co tam? W sumie nudy. Wczoraj było fajnie, oglądałam film, ale dzisiaj muszę zrobić tłumaczenie z polskiego na rosyjski i nie wiem, kiedy to wszystko ogarnę. Nic mi się nie chce. No, masz na śniadanie? Ja już jestem po. Teraz mam przerwę między zajęciami. Wiesz co? Może pogadamy później, okej? Okay? No okej. Okay. To daj znać, jak będziesz miał czas. Może chociaż jeden raz mogę na Skype'ie. Koło 17?
Cześć. Dzień dobry. Czy jest Artur? Słuchaj, przestań mi się nagrywać. Sama uszyłam maseczkę. Nie dzwoń już więcej. On nie potrzebuje niczego od ciebie. Odczep się. Cześć, Aniu. Aniu, nie wiem, co mam zrobić. Słuchaj, najlepiej to nic nie rób. Sami zrobiliśmy twoją część. Ta szkoska powiedziała, że wykorzystałaś wszystkie nieobecności i nie dostaniesz od niej zaliczenia. Aha, i potrzebuję moje książki. Oddaj mi je. Cześć. Twoje Radio Kraków. Przed nami pierwszy poranek bez kwarantanny. Czy macie już plany, jak spędzić swój czas poza swoimi czterema ścianami? Czy chcielibyście opowiedzieć historię swojej kwarantanny? Zadzwońcie do nas.